Okej, słuchajcie, jeszcze kilka słów chciałbym powiedzieć, wiecie. Jak my tak żyjemy, zaganiani, prawda, nie patrzymy na sprawy naprawdę dla nas ważne. Ja byłem właśnie takim typem, że wiedziałem, że co jest źle, prawda, że ciśnienie, że wszystko, ale zawsze to była sprawa drugoplanowa. No i widzicie, finał był taki, że dostałem wylewu mózgu w lewej stronie, więc prawa, wiecie. Jestem na tyle happy, że nie straciłem przytomności, że cały czas działo się to wszystko na moich oczach. Jest to przykre, to ogląda się na żywo, jak prawda, ręka odmawia ci posłuszeństwa, ale jednak był to bardzo mały wylew. Tak jak nam to wcześniej powiedziałem, video wystarczyło tylko 3 dni absolutnej, wiecie, high terapii. Ja nie wiem, jak to oni to mówią, to pokoje najwyższej. Teraz już jestem zwolniony i w drodze do domu, prawda? I nie mam żadnych poważnych obrażeń, wiecie, co mnie martwiło, że mogą być trudności w graniu na gitarze, ale nie. Nie, myślę, że nie, tak jak w tej chwili czuję prawą i lewą. A tak, więc słuchajcie, chciałbym powiedzieć o tym, co się zmieniło w moim życiu po tym wylewie. Ja stałem się bardziej taki, myślę, że mniej porywczy i zaczynam dzielić w sobie dwie rzeczy. To, co jest moje, co jest we mnie, to ciśnienie, serce i wszystko to. I druga rzecz, to jest druga strona tego świata, wiecie. To trzeba sobie rozdzielać, że to jest moje i nikt mi tego nie zabierze i nikt mi tego nie poprawi, jeśli ja sam nie zabiorę.